spotkania i byłoby to fantastyczne otwarcie. No zobaczmy, czy będzie szukał nad murem, czy gdzieś tak mocnego strzelenia. Jednak prosto w mur, ale jeszcze Antoni Kozub, ale gracz Lecha do prawej strony. Dawid Bugaj, piłka jeszcze raz pole karne, oczywiście atakował tam bramkarza rywali, ten najwyższy. W okazji tym bardziej wysuniętym, czyli Tomaszowi Pieńko oraz o tym, którym mówiłeś, Chmielowi. Uwaga, jest piłka już w naszym polu karnym, no i to też trzeba być tutaj cały czas uważnym. Są traktowani niemal jak Chorwaci, więc no sporo ich też jest w zespole tej dobrej szkółki. A teraz popatrzmy w naszym polu karnym, mylą się jednak rywale, jest szansa na wyjście z szybką kontrą, ale bardzo, bardzo głęboko te przed spotkaniem, nie było na to czasu. No to może teraz kilka słów o mocnych stronach tego zawodnika. No myślę, że tutaj na pewno będzie szukał gry właśnie jeden na jeden, a i teraz zobaczenia naszej reprezentacji na pewno będzie to dodatkowy atut w grze z rywalami, a tymczasem pierwsze uderzenie z dystansu strzelał George Mien. Ale tutaj zdenerwowany, myślę, że Mateusz pola karnego rywali. Natomiast George Mien w tej sytuacji nie spojrzał, ale jeszcze szansa dla biało-czerwonych, nie ma bramki. To była dobra sytuacja, no ale wyszedł z tego obroną. Ale tutaj nie wiem, czemu nie szukał uderzenia w kierunku tego dalszego słupka, tak wprost w pszle. Kolejny stały fragment gry, tym razem dochodzi do piłki Szymon Michalski, ale no nie była to odpowiednia. Nie, na szczęście nie w tempo w kierunku Plawcicza, ale cały czas nasi rywale. Jest piłka w szesnastce, musiał być teraz bardzo czujny Antoni Kozuwal, o którym tyle może się po tym stałym fragmencie gry. Teraz można przygotować dobre dośrodkowanie. George Miel nabiegał na tę piłkę, no ale to nie jest nasz najwyższy. Ale ucie Guercia. Polacy i znów ta prawa strona, która zdecydowanie bardziej aktywniejsza. Jest zagrana piłka w kierunku Chmiela. Jeszcze być może uda nam się ją przejąć, ale nie. Tam. Myślę, że to jest też taki chłopak, o którym już mówiłem, o tych stałych fragmentach gry. Naprawdę, nawet w tym meczu ta piłka go szuka. Zobacz, on już trzy razy gdzieś był w okolicach, żeby oddać uderzenie. Czasem Kozubal i ta piłka. No myślałem, że bliżej okienka gdzieś tam zmierza, ale to była dobra decyzja przez nasz sztab szkoleniowy, jak Wiktor Matyjewicz chociażby. Jeszcze niedawno Unia Tarnów, a teraz Hellas Verona. Więc też to pokazuje, jak szybko można przejść tą drogę. U nich licho, ale pamiętajmy, że są takie mecze, że tylko wrócimy do meczu, który zakończył się już w naszej grupie, że Włochy prowadziły grę, strzelały w słupki. Natomiast my oddajemy kolejny celny strzał i teraz będzie szansa, gol! 1-0 dla biało-czerwonych, wreszcie napoczynamy rywala. Mateusz Amkarza, Bośni i Hercegowiny. Jeszcze raz piłka w 16, nie trafia Chmiel, ale cały czas mamy piłkę, Pieńko. Jeszcze zatańczył z rywalem, popatrzmy, Guercio nie przejmie tej piłki, ale znów, no jak odkurzasz tutaj. Error Bański, już jesteśmy odwróceni z piłką w kierunku bramki. Pieńko z pierwszej piłki, zobaczmy, będzie okazja dla biało-czerwonych. Nie wiem, czy nie jeden kontakt wcześniej, tam był taki korytarz do tego, by poszukać do gra. Po prostu zaliczył asystę, bo tutaj tak to określę, bo naprawdę on jest aktywny, on chce. Może teraz jest okazja na uderzenie z dystansu i znów miał problemy z tą piłką po uderzeniu Kacpra Urbańskiego. Luka w którymś momencie znajdzie tą piłkę i no drogę do bramki. 46. minuta, jest ta piłka zawieszona i tutaj w ostatniej chwili wybijają obrońcy Bośni i Hercegowiny. Cały czas jeszcze biało-czerwoni. Ale musimy być teraz bardzo czujni, bo przy piłce ten, który potrafi zagrać, Anes Grczalicz. I ta piłka jest dobrze dograna. Na szczęście wmieszał się w to wszystko Mateusz Kowalczyk. To będzie jeszcze lepiej z jego grą. 52. minuta, rzut rożny, jest Michalski oczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji, ale też umiejętnie go blokują. Skutecznie został na tej prawej. Ale teraz dobrze, Bugaj, zagrana piłka do środka, Urbański, Kacper Urbański, piłka na lewej nodze, Urbański, strzał niecelny reprezentanta Polski. Dobre zejście do środka, próba uderzenia, jeszcze piękne rywali, jest drugi z naszych rezerwowych, czyli to Mucha. Szczepan Mucha, teraz Urbański z prawej strony ma troszkę więcej miejsca, teraz Dawid Bugaj, jest zagranie w szesnastkę, pierwszy był Mucha przy tej piłce, przez chwilę myślałem, że może być z tego rzutka. Odrobinę, mam wrażenie, już troszkę zmęczony Antoni Kozubal, natomiast popatrzmy, Bugaj jest w polu karnym, Bugaj, jeszcze mamy piłkę, Bugaj, słupek, szansa na dobitkę, trzeba lepiej trafić, nie było tam zagrania ręką, ale to musi być gol. Szkoda, tylko tyle. A tutaj z lewej strony zawodnik Bośni już schodzi do środka. Myślałem, że będzie szukał uderzenia, ale cały czas on przy piłce. Niestety, i znów faulujemy przed polem karnym. No teraz nie, no, Galicz.
72. minuta, jest gwizdek arbitra, Krzalicz uderza celnie, dobra interwencja, pierwsza w tym spotkaniu, kiedy musiał bronić strzał, bo jednak uzyskał piłkę Mucha, tutaj wstrzymał ten atak, podanie do Pieńko, Pieńko chciał wejść między rywala, udało się Pieńko, ten strzał wypluty przez rywala, nie ma gola, cały czas jesteśmy w polu karnym, zobaczmy. I czy tutaj był zahaczany, to będzie w takim dryblingu. Minąć dwóch, trzech rywali. Tymczasem Urbański. Teraz jest szansa na uderzenie, rykoszet. Mamy rzut rożny, no i bardzo dobry moment reprezentacji Polski. Tak, dobrze, teraz Urbański poszło i właśnie podwyższenie rezultatu po tym rzucie rożnym. W pierwszej połowie mieliśmy ich zdecydowanie więcej. Jest zgrana piłka, jest Michalski, przedłuża jeszcze do Ojedele. Na pewno nie miał z czego uderzyć, tak, ten, przy naszych atakujących. Tak, bo teraz też Brzozowski nie miał za bardzo do kogo nam piłki skierować, a tu musimy uważać. Szakota do prawej nogi, Szakota, to mogło być groźne uderzenie, ale ląduje w rękach Oliwiera Zycha, który dzisiaj jest, gdy był w składzie, chociażby Madej, Mila, napierała Grzelak, a teraz musimy uważać, bo jest szansa dla naszych rywali, świetnie blokujemy. Za dużo pozwalamy wpadać w pole karne z piłką w koszulce. Dokładnie tak. Szczepan Mucha, on tutaj z boku też czuje się dobrze. Zobaczył Pieńkę. Pieńko, Pieńko zablokowany. To nie było zbyt czytelne. Nie była ta pozycja do strzału, była tutaj blokada. Ależ teraz łatwo. Ale świetnie. Ale tutaj kapitalnie zasekurował. Urbański, teraz troszkę rozciągnięta bardziej ta defensywa rywali. Można próbować w drugą stronę dryblować, jest rykoszet. Będzie rzut rożny. No tutaj Urbański szuka tej swojej drogi. Cały czas mamy piłkę. Świeższy po lewej nogi. Teraz okazja na zagranie i teraz gol! 2-0 dla reprezentacji Polski. Czekaliśmy, próbowaliśmy w tym turnieju, bo to przecież turniej eliminacyjny. No i właśnie, zobacz, jeszcze można sobie troszkę tutaj napsuć humory w tej końcówce. Uwaga! Na szczęście nieczysto teraz trafia w piłkę Szakota. No myślę, że na odprawie pomeczowej będzie tak. Zawodnik u Bośniaków, bo wcześniej była... Natomiast świetnie panuje nad piłką Michalski. Szukał sobie tam miejsca jeden z graczy reprezentacji Polski. Dobre wydawało się w pierwszej chwili to uderzenie. Już z boiska była zagrywana. W każdym razie mamy powtórkę. Jeszcze raz Pskalo. No i właśnie trzeba uważać. Zych. Bardzo dobra interwencja bramkarza reprezentacji Polski. Też.